Lif się spisał i dojechaliśmy do miejsca ładowania. Moja turbinka, która jest tutaj gdzieś, o tam o. Mamy panele, jechaliśmy ostatnie, oj, żeby nie oszukać, 6-7 km, właśnie gdy pokazywało brak zasięgu oraz bateryjka 0%. Nie wyskoczył jeszcze, jak widzicie, żółwik nawet. To co to oznacza? To oznacza, że jeszcze bateria generalnie jest dobra i na samym końcu pojemności jeszcze ona po prostu ciągnie ten samochód. Normalnie nawet buta miał wszystko, to normalnie jechał, no żółwik jeszcze nie wyskoczył. Nie wiem, ile tak naprawdę jakby tam jeszcze jakie jest napięcie. No jak widać, no to co wyświetla Dalana Sleeve, to co dla Was mogę pokazać, to właśnie jest coś takiego, że po prostu już nie pokazuje żadnego zasięgu, a przejechałem dobre 6-7 km, bo połowa trasy na moją działeczkę. No i co? Podłączamy i ładujemy Leafa, żeby wrócić do domku. Do domku mamy 13 km, także długo go nie trzeba ładować. I oczywiście naładujemy go o wiele więcej niż tyle, żeby wrócić. Także idziemy podłączać off-grida, ładowareczkę i lecimy. Hej. Bank energii jest, o, jeszcze chyba trochę się doładowuje po nocy delikatnie, bo mamy wczesną godzinę, ale już jest praktycznie naładowany, u mnie jest volt niżej, tak naprawdę jest 28,2. Na moich bankach energii każdy ma 2,5 kWh, są, jak już Wam we wcześniejszych filmikach pokazywałem, spięte, że tak powiem, równolegle, 24 V, razem mamy 24 V, oczywiście to takie napięcie umowne przy Leafie po 4 8-calowych. No i mamy każdy po 100 amperogodzin, realny 100 amperogodzin, 200 amperogodzin mamy tutaj. No i mamy naszą fotowoltaikę łącznej mocy 2,3 kW, ale z uwagi, że dzisiaj jest 19 września, no to oczywiście już takiej energii raczej nie uzyskamy. Także mam super ekstra przedłużacz, zobaczcie jaki przewód, kurde, to jest, panowie, petarda. To jest po prostu petarda. Tak to wygląda, polecam tą firmę, bo myślałem, że znów kupię coś słabego, jednak się okazuje, że jest dobra. Ładowarkę do Leafa mam taką, oryginał jest w garażu. Ta jest naprawdę całkiem dobra, z AliExpress. Umożliwia ładowanie 6, 8, 10, 13, 16. Za chwilkę ją podłączymy, pokazuje nam napięcie, podłączamy i pokaże nam później, ile kilowatogodzin nam weszło i ile się ładuje. Oczywiście, jak widzicie, ma Wi-Fi. Więc zaraz z aplikacji Tuya, aplikacja Tuya, która różne rzeczy obsługuje, jak sami wiemy, też obsługuje właśnie tą ładowareczkę i Wam zaraz pokażę, mam nadzieję, że się uda to jakoś pokazać nagrywając film, bo muszę na komórce operować, a nagrywam komórką, po prostu przez aplikację zmienię sobie szóstki na ósemkę, nawet dziesiątkę zapodamy, żeby szybciej się ładowało. Oczywiście ja Leafa ładuję wolno, oszczędzam baterię i szczerze mówiąc widzę, że to naprawdę spoko działa. Także mamy to napięcie, odbezpieczamy kabelka, mam nadzieję, że się dociągniemy z naszym przewodzikiem, to już jest otwarte, o, włączamy, pstryk, pstryk, pstryk i bryga nam pierwsza niebieska, każdy wie, o co chodzi. Jak widzieliście, akumulator był praktycznie całkowicie wyładowany, czyli teraz z tej naszej małej fotowoltaiki ładuje się, no turbina to się kręci, sami widzicie, osi pionowej, spoko, to wszystko fajnie wygląda na papierze. Wiecie co, o, teraz cofa się w drugą stronę, jak się przyjrzymy, bo wiatr jest za słaby. Nawet ta taka chińska, co miałem, to lepiej na wietrze operowała, a ta potrzebuje po prostu naprawdę stabilnego wiatru, żeby to działało. I wtedy coś tam delikatnie nawet produkuje, ale to nie jest, słuchajcie, to... I tak też wiedziałem, że będzie, to nie jest osi, że tak powiem, poziomej. Także generalnie panele to jest to, turbinka jako uzupełnienie, ta będzie chodzić, ale naprawdę musi być stabilny wiatrek, wietrzyk, że tak powiem. No bo przy tym to niestety nic nie mamy. Ok, także ja z 6 amperów, a zaraz Wam pokażę. A, wiórka stoi. 6 amperów. O, już idzie. Co tu się nam ładuje? No już 0,03 kWh, minuta ładowania. 6 amperów razy 227 V, jak widzimy 1,4 kW. Charging. Elegancko w ogóle ta ładowarka ma funkcję, przyciskając ten guziczek, że możemy ładować z instalacji z uziemieniem i bez uziemienia. Tutaj niestety mamy instalację bez uziemienia, jak sami wiecie, co oglądają moje filmy z off-gridem. Także
dzisiaj ładujemy ten oto samochodzik Nissana Leafka, nowy nabytek. Ładujemy po prostu z energii słońca. Dzisiaj jest no bezchmurnie, można powiedzieć. Spoko, przynajmniej póki co nie ma żadnych chmurek, także będzie niezakłócone. W tej chwili no jeszcze nie ma maksymalnego słońca, która jest godzina, nie mam zegarka, czy tam koło 9 czy po 9, coś takiego. Niech bliżej, sorry, 10 już jest. Także ze 2-3 godzinki my podładujemy max. Zaraz ustawię na 8 czy 10 amperów, żeby trochę szybciej go dobić, delikatnie mówiąc. No i wiecie co, no posiadanie auta elektrycznego, skutera, jakiegoś motoru, naprawdę, no ja mam garaż, jak wiecie, tam sobie go ładuję ogólnie, tam będzie w zimę ładowane. To jest taki dosyć średni, lepiej jak jest coś takiego, że po prostu mamy własny dom, wiadomo, z garażem i właśnie z fotowoltaiką, ale to jeszcze wszystko przede mną. No i wtedy powiem wam szczerze, posiadanie auta elektrycznego naprawdę ma sens. Naprawdę, słuchajcie, ma sens posiadanie auta elektrycznego, gdy ma się po prostu własną fotowoltaikę. To nie musi być duże i szczególnie z off-gridem, bo dzisiaj jeszcze nie wiem, jakie są te taryfy. Na pewno nie są tak dobre. Mniej możemy zmagazynować energii niż, no wiadomo, 100%, które możemy sobie później w jakiejś tej dowolnej porze pobrać. A tutaj mając coś takiego, no to spoko. Póki jest teraz słońce, no to wystarcza sama fotowoltaika bez, powiedzmy, pobierania energii z banku energii, ale pokażę wam to. Oczywiście te banki energii to nie jest, jak oglądaliście też moje wcześniejsze filmiki, polecam znaleźć, gdzie omawiałem różnicy między akumulatorami kwasowymi, kwasowo-ołowianymi, jakiekolwiek by nie były, żele, AGM-y, bo to jest, słuchajcie, tak naprawdę jedna chwała. One nie nadają się do takich operacji typu off-grid, według mnie, i duże natężenie prądu. To takie raczej delikatne podtrzymanie, chyba że będziesz miał tych akumulatorów 100. Oczywiście, jak widzieliście, nie ma miejsca, więc ja nawet mając dwa kwasiaki, no one padły, słuchajcie, zarżnąłem je w ciągu sezonu. No, choć tam jeden był używany, ale był dobry, drugi był prawie nowy, niestety. A jeszcze jak z początku nie miałem balansera, też polecam wam mój filmek jako pierwszy chyba na YouTube, ten balanser Azawa PLC10 czy coś takiego, polecam do kwasówek, bo on potrafi uratować wasze akumulatory, szczególnie gdy macie słabszy akumulator, no to wtedy jeszcze jakoś to chodzi. Polecam ten balanser aktywny, ale generalnie Leafy po 4 ma to sens, wam pokażę, zaraz wyłączę panele, pójdę i zobaczycie, że tą ładowarkę, ładowanie samochodu z tych dwóch akumulatorów mogę sobie prowadzić, aż z nich wykorzystam te całe 5 kWh. To jest, słuchajcie, nie tak mało. Ja mam średnie spalanie 13 kWh w okresie letnim, w zimę pewnie, nie wiem, myślę, że będzie 17-18, tak stawiam, nie, jak trzeba będzie ogrzewanie włączyć, bo ogrzewanie, główny problem to będzie ogrzewanie, a przy mrozach, jak sami wiemy, minus 10 i w mniej, no to dojdzie nam jeszcze zmniejszenie pojemności baterii, co jest logiczne przy litówkach, w sumie przy kwasówkach tak samo. Każdy wie, że w zimę akumulator kwasowy ma 30-40, w zależności od temperatury mniejszą pojemność niż by miał w 20 stopniach na plusie. Tak samo jest tutaj, tego jakby się nie uszuka. Co nie zmienia faktu, że akumulatory oparte na licie mają bardzo duży taki wydatek prądowy, może nie chwilowy, bo chwilówkę to można powiedzieć, że kwasiaki to biją, bo nie mają BMS-ów itp. itd. Co nie zmienia faktu, że szybko tracą napięcie i nie wydadzą z siebie całej pojemności, gdy je mocno obciążamy. A litowe, czyli litowo-żelazowe, litowo-jonowe oczywiście z tym sobie radzą. Dobra, co tam u nas na inwerterze ciekawego? I zaraz wam odłączę panele, zobaczycie, jak to będzie szło wszystko, że tak powiem, z akumulatorów. Czyli objaśniam, w tej chwili o, całe zapotrzebowanie, bo jeszcze ładowanie charge mryga naszych akumulatorów, zobaczcie, 0 idzie amperów z naszej tego, z naszego banku energii, ponieważ obciążenie na inwerterze jest 1,37 kW. Prosta. To jest nasze obciążenie. A z paneli, no bo więcej, może więcej by szło z paneli, ale po prostu nie mamy większego obciążenia, mamy 1,47. Sorry, to jest chyba maksymalny, bo po prostu reszta idzie jeszcze na ładowanie, podejrzewam, akumulatora, tak, bo tutaj na przy rozruchu musiał trochę spaść, widzicie, 28,8, ale teraz on się doładowuje, czyli idzie jeszcze 5 amperów, to daje nam, gdzie te, no, około 115 W na akumulator. I teraz co robimy? Nie jest to dobre, ale poświęcę się, nic się nie stanie, rozłączymy fotowoltaikę. I inwerter, oczywiście, jak widzicie, AC nie mamy. AC jest wyłączony w ogóle, ja tam główny bezpiecznik wyłączony.
Czyli teraz, jak ja to zrobię, to te 1,4 przyłączy się na akumulatory. Patrzcie. Fotowoltaika znikła. Wyłączyliśmy fotowoltaikę, one są do prądu DC, więc się nadają, aczkolwiek nie róbmy takich rzeczy. Każdy wie, że często jak będziecie robić, to styki się wypalą, po prostu. Przy włączaniu jest trochę lepiej, bo włączasz i on dopiero obciążenie poda po jakimś pewnym czasie, inwerter to na siebie przejdzie. I teraz co tu się dzieje? Napięcie nam spadło na akumulatorach. 27,4, 27,3, ale słuchajcie, to spadło nam volt. Przy 56 amperach 1,37 kWh. I teraz z tych akumulatorów poprzez ten bezpiecznik zmieniony na większej mocy ładuje się nasz Nissan Leaf, że tak powiem. Ale oczywiście nie męczmy im, skoro jest słońce. Włączamy fotowoltaikę. DC to są oczywiście bezpieczniki, rozłączniki zwał jak zwał. I zaraz pojawi się nam tutaj kreska. O, pojawia się nam PV. I już obciążenie wzrasta i mamy z PV taką moc, jaką mamy i już akumulator zaczyna być z powrotem ładowany. Widzicie to i trochę tu oddaje, trochę jest ładowany z tego, a z tego idzie od razu bezpośrednio na przetwornicę i do naszego obciążenia z naszych paneli, no nie? Bo z paneli idzie od razu, jak widzimy, jest prąd stały, czyli tutaj na akumulator i z prądu stałego idzie też na wejście prądu stałego do przetwornicy, która zmienia na prąd zmienny i idzie na nasze obciążenie. A tutaj jak byłoby AC, czyli z sieci, no to wiadomo, idzie tutaj z prądu zmiennego, musi przewalić na prąd stały i z prądu stałego na zmienny i do obciążenia. Także generalnie z fotowoltaiki o wiele ma według mnie większą sprawność inwerter, ale to tak przynajmniej wychodzi nawet jak widzimy z tego schematu. No i co, ładuje się nasz samochodzik i zobaczymy ile się już władowało. Pewnie całe nic, bo przecież minęło parę minut. Minęło 8 minut i mamy 0,2 kWh. Wow, ja to zaraz zwiększę w aplikacji na co najmniej 8 amperów, a nawet dyszkę zasadzimy i niech sobie leci. Tylko oczywiście jak włączysz 8, to jeszcze może fotowoltaika w tej chwili będzie dawać radę sama, ale jakby włączę na 10, to już będzie musiało walić, może Wam to zademonstruję, trochę z fotowoltaiki, a trochę będzie zaraz pobierało niestety z banków energii, które jak sobie już później pojadę do domu, to one się oczywiście uzupełniają. To są ogniwa w środku KTL, więc jak sami wiemy, przeżyję te baterie w Nissanie Leafie ze dwa razy. Przestawiliśmy na 8 amperów z aplikacji. Nie przerywaliśmy, jak widać mamy 11 minut ładowania. Ustawiłem 8 amperów, co daje nam 1,7 kW. Idziemy zobaczyć, co się dzieje na inwerterze, moim cudnym przy kiblowej instalacji fotowoltaicznej. 1,5 kW, no bo jeszcze nie ma godziny 12, tak naprawdę pik energii będzie około 12.30 u mnie. Więc dlatego jeszcze też nie mamy pełnej mocy, ile i mamy, no musi dobrać, jak widzicie, o tyle pobieramy w tej chwili. Co pokazuje też schemat, że idzie z fotowoltaiki na obciążenie nasze, czyli głównie w tej chwili chodzi lodówka i Nissan się Leaf ładuje. No i trochę akumulator. Akumulator 10, 12, 13 amperów, czyli razy napięcie około 300 W musi pomóc, tak? No bo to jakby się zgadzało. Obciążenie mamy jakie? No 1,68, no 1,7 kW jest obciążenie, a panele dają 1,5, no to 200 W jakieś wychodzi, 210 W idzie, trochę pomaga bank energii, spoko, bo to jest off-grid, słuchajcie, właśnie temu nagrywam film, to jest instalacja off-gridowa i teraz widzicie, że to po prostu u mnie naprawdę wbrew pozorom już 2-3 lata już u mnie to wszystko działa i nie ma żadnego problemów, ale no jakoś to trochę nie wiem, myślałem jak to zrobić, tutaj jest oczywiście regulator od turbiny. Jedynie pali się, że się pali, ale się nic nie... Tutaj jest od tych trzech kabli od uzwojenia generatora bezrdzeniowego do góry oczywiście, ale że się nie kręci, to tutaj church zielony drugi, ani ten czerwony break tym bardziej nam się nie zapali. Także, no bo nie ma wiatru, ale jak jest wiatr, to oczywiście to działa. On też dodaje do siebie, że tak powiem, kawałeczek, no ale jednak wiadomo, to fotowoltaika, to jest fotowoltaika, chyba żeby miał naprawdę osi poziome i duży wiatrak, no to wtedy dawałoby to radę. Dobra, na razie 1,5 kW, niech to idzie, bank energii jest naładowany, 200 W obciążenia, a ono będzie się zmniejszało, jak będzie coraz bliżej godziny 12, jak sami wiemy, czyli naszego piku, wtedy gdy myślę, że za jakieś 15-20 minut już w ogóle z nich nic nie będzie pobierane energii, a nawet będą później doładowywane. No i
tak to po prostu działa. Idźmy w ogóle do Nissana, jak wam pokazywałem na początku filmu, raptem 15 minut temu. Włączmy zasilanie. Co on tu pokazuje nam? Co on pokazuje? To, że się ładuje, to wiemy. Czy jakiś zasięg nam pokaże? Chyba jeszcze nie. Jeszcze nie pokaże. Wyjeździliśmy go za mocno. Battery is low. Ale 6%! Wow, 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 wow. Czyli musiało zniknąć przy 4, jakichś może 5% podejrzewam. To już wtedy bateria, zobaczcie, nam się zeruje, żeby nas jakby zmusić. No ale skoro żółw się nie uruchomił, to te 4, pewnie 5% jeszcze musiało w akumulatorze pozyskać. W ogóle wiecie co? Pomimo tego, że mam 10% żywotności, ja go podłączałem, akumulator ma ponad 75% żywotności socha. To naprawdę u mnie jest równo zbalansowane. Mam 10 mW różnicy między wszystkimi celami, więc to jest poziom jakby nowego akumulatora. Czasami mają więcej niż 10 mV, sorry, nie miliwatów, miliwoltów, bo to chodzi o napięcie na każdej, że tak powiem, z celi. No już mam 90 tysięcy, więc już nawet troszeczkę z 1000 chyba przejechałem, może i lepiej. Ogólnie spoko, słuchajcie, do jazdy po mieście, że tak powiem. To jest październik 2017. Tak, 2017 październik. No to całkiem spoko samochodzik. Mam w zwykłej tej wersji. Ale wiecie co? Im mniej wodotrysków, jak ja to mówię, to chyba lepiej. No dobra, o, jest 7%. Wow, 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 wow. Na razie nic nie pokazuje, ile do naładowania. Czekajcie, 12,5 godziny nam pokazuje. Czekajcie, gdzie to, kurde, skacze mi tu. Zużycie widzimy 13 kWh na 100 km, według mnie spoko, 7% już mamy, na razie zasięg cały czas mryga na minusie, ale jak pewnie za jakiś procent, dwa już coś zacznie on po prostu dla nas powolutku pokazywać. Także za jakieś tam 15-20, pół godziny będzie kolejna porcja filmiku, tu temperatura naszego akumulatora, ale tak słońce w plecy mamy, to tak nas odbija. Dobra, także zostawiamy, niech to się wszystko w spokoju ładuje, do pełnego naładowania przy tej prędkości pokazuje 12,5 godziny, według mnie spoko. Dobra, także wyłączamy, niech on w spokoju się ładuje sobie, a my idziemy coś tam kombinować znów z tą instalacją moją off-gridową. Wiecie co, na tą turbinkę mam taki jeszcze, kupiłem taki akcelerometr, żeby szybciej się kręciła, który na tej ośce się montuje tutaj, na tej środkowej ośce. I tak, o, widzicie, ona próbuje się obkręcać. O, teraz. O, słychać nawet. Wiaterek powie, no zobaczcie. Wow. Wow. Jeden obrót na 5 sekund. Jak ona ma wytworzyć 600 W? No ale widzieliście moje testy, polecam obejrzenie testów tej turbiny, jest na moim kanale. Jak sami wiecie, przy instalacji 24V maksymalnej moc 150 parę W, co nie jest w sumie złe, przy instalacji 48 podejrzewam, że 100 W wydoli, ale jest szansa, że przy instalacji 96 V, bo one bardzo dużo napięcia potrafi dawać siebie, nawet i więcej. Generalnym ograniczeniem jest jakby uzwojenia 2 ampery natężenia prądu, mniej więcej tam 2,1, 2,2, więcej nie wydoli. Więc ten akcelerometr bym chciał tutaj zaczepić, może dzisiaj to zaraz zrobię, zobaczymy. Na razie czekamy, niech się lifek ładuje i później kolejna część filmiku. Minęło, bo montowałem taki akcelerometr do turbiny, ale to chyba w innym filmie pokażę. Z paneli tyle napięcia amperu, mamy 1,62 kW już z fotowoltaiki, już tylko 5 amperów, 3, 5, 8 dobieramy z naszego banku energii, niedużo, 1,68 obciążenie, a 1,62, czyli raptem 60 W nam brakuje, i czyli jeszcze troszkę może się uda i przy ładowaniu 8 amperami wam pokażę, oczywiście u mnie nie ma lipy, to cały czas działa. Jesteśmy tutaj godziny 18, trochę widać przyspieszyło i 2 kW, 1,99, zaraz przeskoczy na 2 kW, czyli 2 kW już weszło w naszego Nissana Leaf z naszej fotowoltaiki, czyli mam, kurde, słuchajcie, jestem 2 zł do przodu. Jaram się tym, 2 zł dzisiaj już w tej chwili mam do przodu, ale wiecie co, to tak śmiechem żartem. Zajadę za darmo stąd do domu, no za darmo, no to tak się mówi, za darmo, no nie? Też przecież musiałem w to swoją super ekstra fotowoltaikę 2,3 kW, 6 paneli
Ja Solar 385 W każdy. Jeszcze jeden tutaj panelik sobie dołożę, to będzie więcej. Turbina coś próbuje, ale coś jej słabo wychodzi. No dzisiaj takiego wiatru nie ma, dołożyliśmy ten akcelerometr. Jak widzicie na górze ten czerwono-niebieski element, to ona nie wie teraz, w którą stronę ma się kręcić. No, czy to coś da? Nie wiem, zobaczymy, jak będzie stabilny wiatr, to nakręcę, bo czasami ona się kręci, ale generalnie, słuchajcie, no słabo to wychodzi, ale to już mniejsze z tym. No niestety, takie są uroki off-grida, aczkolwiek spokojnie, bo do tej flanszy, co widzicie, Adam oczywiście ma jeszcze inne turbiny i jeszcze w tym roku przetestujemy, także zapraszam do obserwacji kanału. A teraz jak widzimy, cały czas lif nasz się ładuje. Ja myślę, że jeszcze ze 2-3 kW dojdzie, więc dzisiaj, słuchajcie, 5 zł jestem na prądzie do mojego pojazdu do przodu i przy spalaniu 13 kWh energii na 100 km, 5 to jest prawie 1/3, dajmy na to 30 km. To zobaczcie, zajadę do domu i wrócę, że tak powiem, no tak jak rozmawiamy, praktycznie za darmo. Mam nadzieję, że filmek się spodobał, coś tutaj wniósł, żeby pokazać, jak działa off-grid, ale tak jak mówimy, podstawą są akumulatory LiFePO 4 i to dobrej jakości. Polecam, obejrzyjcie moje filmy, gdzie testuję, zarówno pokazuję Wam pierwszy bank energii firmy CERNS, LiFePO 4, 24 V z tamper godzin, są tam innej mocy i pojemności, oraz jak drugi wygląda w środku, pokazuję, jak wygląda. Tam są, słuchajcie, ogniwa pryzmatyczne firmy KTL. Kto zna się trochę lub się orientuje, albo poczyta sobie, to KTL, według mnie to nic lepszego nie ma. I teraz nawet jakiś nowy akumulator trakcyjny do samochodów elektrycznych opracowuje, który też 10-15 lat będzie minimum służył i pozwoli na pokonanie 2,8 miliona kilometrów dla autobusów. Coś takiego. To teraz widzimy, co to znaczy KTL. Ok, niemniej mam nadzieję, że filmek się podobał i zachęcam do obserwacji mojego kanału. Będą ciekawe filmiki. To na razie. Hej! Mamy 1,75 kW z PV. No, rób ostrość. I już w tej chwili akumulator jest nie to, że z niego coś brany, tylko akumulator jest nawet delikatnie ładowany. Co prawda chmurki teraz są, to czasami jest mniejsza moc, ale widzicie, już nic się nie pobiera. Czasami skoczy, bo no, chmury teraz przyszły, ale 1,73 kW, ale już czerdzień się zapala, czyli jak Wam mówię, zaczyna się coś, już nawet czasami powinno się, o widzicie, już nawet ładuje się, o. O, większa moc, ile mamy? 1,8 kW skacze nam, czyli się ładuje. Tylko mówię, chmury chodzą i czasami już idzie pik na akumulator, także mamy już 1,8 kW, a pobór mamy 1,69, zero już, z baterii już idzie, czasami skacze, jak jakieś tam chmurki delikatne teraz są, ale generalnie już widzicie, czas się zapala, czyli już oprócz tego, że ładujemy lifa, no to już z powrotem doładowujemy nasze akumulatory bank energii LiFePO 4. Ile już weszło? Wow! 2,88 kWh faktycznie do piątki. Dzisiaj dobijemy, jak troszkę jeszcze posiedzimy. Komedia. To na razie, heja. Mamy dyszkę. Dyszkę z aplikacji włączyłem, 3,18 kWh, ale teraz przy dyszce będzie to szybciej szło, wiadomo. Oczywiście energii z fotowoltaiki będzie za mało. Mamy tylko 1,72 kW, więcej nie będzie. No niestety już jest, słuchajcie, druga połowa września, więc 2,3 kW więcej nie zobaczymy. No 30 amperów zabieram, bo mamy obciążenie 2,3 kW. Z LiFePO 4, ale po to oni są. Jeszcze tutaj pół godzinki, godzinkę pobędą. Jeszcze słońce zostanie i po prostu one doładują się z powrotem ze słońca, tak żeby na wieczór być w pełnym naładowaniu. Oczywiście ich nie wyładowałem, jeszcze nigdy mi się nie zdarzy, żeby je wyładować, że tak powiem, do zera. Tym bardziej, że mam nastawy tutaj, które je chronią przed ładowaniem, żeby im żywotności nie zabierać. Ale bądźmy szczerzy, LiFePO 4 czy akumulatory litowo-jonowe, tak jak w moim Juku, sorry, w Juku, cholera, mam jeszcze Juka sportowego, to mi się myli, tak jak w LiFie, to czy nim mało jeździć, czy dużo? Słuchajcie, 7, 8, 9, 10 lat, no ta bateria, nawet jak on by stał, miał zero przebiegu, to i tak liczy się też, słuchajcie, według mnie więcej, to tak szczerze mówiąc, na trwałość akumulatora w tym samochodzie ma według mnie wiek,
niż nawet cykle ładowania. Ok, jeżeli ktoś ładuje na szybkich ładowarkach, no ja nie będę ładował, bo nie po to kupowałem samochód elektryczny, żeby płacić po 3 zł za kilowatogodzinę, co jest dla mnie bezsensem, więc ładuję ze zwykłej ładowarki oryginalnej Nissana 10-amperowej w garażu. Lub jak przyjeżdżam sobie tutaj, to mam tą drugą ładowareczkę, taką właśnie z AliExpress, która ma 6, 8, 10, 13, 16 amperów i nawet mogę już 6, 8 czy 10 amperów sobie go delikatnie, powolutku ładować. Teraz ustawiliśmy dyszkę, póki jest słoneczko, a później, tak jak mówiłem, odłączymy się, no to akumulator doładuje się ze słońca, żeby na nockę, bo chodzi lodówka, kamerka, internet, żeby to sobie z tego mogło na spokojnie cykać. Także no, teraz sami widzicie, że off-grid jako off-grid potrzebuje naprawdę bardzo dobrego banku energii. No na tym to się po prostu opiera. Ale też widzicie, no ja mam dość mocny, no bo oparty na dobrych ogniwach Leaf EPO 4, więc nawet sobie mogę ładować samochodzik. Oczywiście wykorzystuję, że jest słońce, ale jak trochę brakuje, a chcę go szybciej doładować, spoko, nie ma problemów. Te prąd i 1.10C czy coś takiego sobie z nich na spokojnie ciągnę z tych moich banku, z mojego banku energii, który się składa z tych dwóch akumulatorów. 24 V 100 Ah każdy Leaf EPO 4 CERNS, Bemory zwał jak zwał, polecam. No i po prostu to działa, a przy kwasówkach, słuchajcie, przy kwasówkach 300 W tam, czy 500 W, to te napięcie siadało jak sroka i po prostu, no to do niczego jest, także to dla mnie bank energii, chyba że ktoś ma 2 tony akumulatorów kwasowych, żelowych, AGM zwał jak zwał, no to wtedy spoko, ale no ja tego nie polecam, to na razie, hej. Idąc za ciosem, mam taką automatyczną ładowarkę, przedłużaczek, oprócz tego, że ładujemy akumulator trakcyjny dużej mocy, do silnika trakcyjnego, zwał jak zwał, to jeszcze podłączymy, bo to jest oryginalny Renault Nissan akumulator. No jak wiecie, samochód elektryczny potrzebuje, generalnie działają wszystkie te systemy w środku na 12V, więc tutaj jest akumulator 12V i on jest ładowany poprzez przetwornicę DC-DC z tych 400 V akumulatora wysokoprądowego na 12V, czyli jak on się trochę rozładuje, to automatyka go doładowuje, no zużywając naszą energię z naszego dużego akumulatora, więc foksurek Church, zaraz pokażę nam, 13,8 V już jest na akumulatorze, 13,9, ale 13,1 miał podłączone, ale 4 ampery, żeby go dobić, no to panie, panowie, idzie, więc jeszcze tam z 15-20 minut, wiecie, żeby go trochę tylko podładować, bo generalna zasada jest taka, że jak on nam padnie, mocno padnie, na przykład gdy są mrozy, no to w ogóle systemu samochodu nie ruszycie. Nawet jak będzie wysokoprądowy naładowany akumulator w Nissanie, to bez tego akumulatora 12V każdy samochód, czy to Nissan Leaf, czy jakaś pewnie Tesla, czy coś takiego, to to po prostu nie działa. A tutaj mam przy okazji z off-grida, doładujmy na fulla. A co? Kto nam zabroni? Jak można, no to trzeba korzystać, no nie? W końcu po to na to jakby część gotówki sporej musiałem przeznaczyć, no bo słuchajcie, nawet taka mała instalacja, no to nie wiem, ile mnie to wyniosło, 5 tysięcy, może 6 tysięcy, może 7, a akumulatory jeszcze dorzucić, no to tam 2900 pierwszy kosztował, a ten drugi 1000 chyba 800, jak dla Was mówiłem, no to suma summarum kwota się robi. No dobra, trochę podładujemy, już spadło do 3,3 ampera, 3,5, tak sobie lata, 3,3,5. Pokazuje niby 17 stopni na zewnątrz, ale to trochę kłamstwo, bo jest oczywiście więcej. I zaraz chowamy biznes i wracamy do domku. A, zasięg zobaczymy. A może nie będę odpalał. Później jak już wejdę, to jeszcze Wam pokażę zasięg, ile się nam doładował akumulator. Teraz na razie nie będę odpalał. Jak to się ładuje, to nie będę odpalał stacyjki. Jak się skończy ładować, to Wam za chwilkę zaraz pokażę. Mamy system, zobaczymy, ile się doładowało. Było 0, jak widzieliście. O! No i możemy wracać. Oczywiście to 58 to z przymrużeniem oka, panowie, bo będzie mniej. 34% mamy. Niby 34%. No tak to wygląda. Także na luzaczko sobie wracam na domek. To na razie, hej.